Siema, gramy sobie w Terrarię, kolejny odcinek, oj, wszyscy się cieszymy, ja bym chciał w ogóle pierwszy, co to za krzok, ja go tu sadziłem? Możliwe. Andrzeju, widzowie ci pozdrawiają ciągle, bardziej ciebie niż mnie, więc troszeczkę sadzę. Ja bym w tym odcinku zrobił coś niespodziewanego i wrócił do kopalni zimowej, może tam coś więcej znajdziemy niż tutaj u nas w kopalni, ta kopalnia nie wygląda zbyt ciekawy. Dopiero zauważyłem, że dostałem z przeciwnika, z tego zombiaka, płaszcz przeciwdeszczowy. Więc ten możemy sobie wywalić, bo i tak ma tyle samo punktów obrony, co nasz płaszczyk. I teraz jestem eskimosem z płaszczem, jak pięknie. O, panie, co pan tu robi? Halo? Chowaniec. Chowaniec. Ale co się w ogóle dzieje? Czemu on jakoś tak dziwnie działa? Chodź tutaj. Jak działa slime ten? No nie, no, nie działa. Wracamy do kopalni. Ja cię kręcę! Musiałem na chwilę zestopować, bo ktoś mnie wbił do pokoju. I zaczęła mi chmara zombie atakować, a przy okazji, to tak. Dostałem w ogóle śnieżne spodnie. Jakiegoś pluszaka. Tylko mogę założyć biega za mną! Ha, jakie zarobiste! O! Czym jesteś? Idź stąd! O, ja nie wrócę tędy. Idź stąd! Idź stąd! Wyłącz mi ten! Łykaj potę! Ja mam 7000 życia! Panowie, słuchajcie się, ja tam do was chodzę. O, tu wpadł! Jakieś ręce mnie biją! Jak ja miałem go pokonać? Chłop mnie zatłukł! To było nie fair! 5 złota aż straciłem, jest mi smutno. 7 chyba życia on miał! A ja mam jakiegoś zwierzaka w ogóle. Nie wiem, co tam się wydarzyło, jestem turbo obsrany. On tu już biegnie. Ja już go czuję, dlatego po prostu zacznę strzelać. Trudno, że nie trafiam. Gdzie on jest? O, leci! Kurzony leci! Ja go, on musi być w odległości jakiejś, żebym go trafił. Oła. Na spokojnie go bijemy. Co mnie trafiło niby? Walka z nim jest bez sensu, on ciągle bije. Nawet nie ma sekundy z czasu na uspokojenie się. I już nadciąga ten, którego się obawiamy najbardziej. Leci, wkurzony. Czemu ja nie mogę biegać? Ja przy nim biegać nie mogę. Nie wiem, czy to jest dobry sposób na damage, chyba nie jest. Wydaje mi się. Dobra, łukiem! Wow, a i tu nie może mnie za bardzo uderzyć. A tu jestem za blisko. I nie mogę biegać, no to jest bez sensu! No ta, jeszcze z kosmosu mnie bijcie! Nie, nie wskoczę! No i znowu te ręce! Aaaa! Dobra, teraz jestem gotowy na walkę z nim. Mam nadzieję. O nie, nie jestem gotowy, wywaliłem swój ten. Czemu wolno biegam? O co chodzi? No nie da się przed nim uniknąć! Bez sensu to jest! A taką platformę robiłem pół godziny. No zostaw mnie, ty psychopato jeden! O, podpalaj go, dobry pomysł. Ja go w ogóle nie biję! Nawet płotki wziąć nie mogę! Bez sensu to wszystko! Szybki update. Prawie go zabiłem. Poza tym jest jakaś krwawa noc, ja się jej obawiam. A ja sobie idę na tego dalej. Potwora już, teraz zachodzę 20 razy. Tam są wszystkie moje groby. Zabiłem sobie platformę, na której się biłem. Ale chyba o niej już mówiłem. Tak mi się wydaje. Oj, dosyć ciekawy ten boss. Ja wiem w ogóle, z czego on jest. On jest z Don't Starve'a. Ale w Don't Starve'a jakoś długo nie grałem i nawet nie wiem, jak się go pokonuje tam, a co tym bardziej tutaj, jak się go pokonuje, to nie ma pojęcia. On sobie chyba poszedł ode mnie. A szkoda, bo już go praktycznie ubiłem. Ale głupota, tyle czasu go tłuc tylko po to, żebym sobie poszedł. Jakie to jest smutne. A ja pamiętam, czemu tu umarłem. Ja nie chcę tam wchodzić, ja wiem, czemu umarłem. Ajaj, karamba, dobra, coś tu jest, tu nic nie ma, oczywiście, że nie ma. Ale ja tam umarłem, bo tam... Co to było? Nie, no ja się poddaję, ja mam dostrzeczy, no wszyscy mnie tu piją i zabijają, no nie da się, no. Ja nie wiem, chciałem zrobić fajny odcinek dalszy z socjalnej kopalni, nagle jakiś chłop mi wyskoczył, powiedział, że nie mogę przejść, zaczął mnie bić. Ja mu nic nie zrobiłem, a mnie bił dalej. Jeszcze później jakiś bomba sobie wybuchła w wodzie. A nie, będzie krótszy odcinek, trudno się mówi. Cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!